Witam Was na kolejnym odcinku serii Od Zera do Dzisiaj chciałbym znowu powitać tych najbiedniejszych. Tak, tych, którzy sobie nie radzą z hajsem, tych, którzy nie wiedzą jak zarabiać, tych, którzy lubią sobie tańczyć na golasa na mieście licząc na to, że dostaną jakieś pieniądze od ludzi, którzy się zlitują nad ich bezradnością. Czyli po prostu osób, które mają zero na koncie i nie wiedzą co z tym zrobić. Także o, wyciągnąłem dwa drewna, nawet nie jedno. Także, co nam będzie potrzebne? No będzie nam potrzebne hmm, jakieś 500 silvera generalnie, no może Max 1000. Bo potrzebujemy wędkę trójkową za 200, jeśli nie macie czwórkowej blokowanej bądź czwórkową za jakieś 500 ją kupiłem, to jest tutaj scena przesadzona nie, nie, ona kosztuje tylko 500 500 silver, no i kurde, użarła mi ja raz. to jest jeden z tych minusów bycia go gołym dobra, potrzebujemy jakieś 500 silvera na naszą wędkę, tą czwórkową no bo naprawdę, uwierzcie odblokować czwórkową to jest chwila roboty, szczególnie kiedy jeszcze mamy punkty nauki ewentualnie możemy sobie zjeść parę rybek, które nam wypadnie bo zjedzenie rybek podbija nam właśnie ym, tą wędkę Także buty kosztowały mnie całe 30 silvera, dwójkowe, czyli cały zestaw około oczywiście wędki czwórkowej plus wędki czwórkowej plus buty kosztował mnie O, tu jest nawet przesadzone, no za 30 kupiłem. Kosztowało mnie 550 silver. Także wyłowiłem sobie właśnie jakąś małżę. W sumie dwie, które są warte 1300. Gdzie jestem? Co robię? Wyszedłem z Tetfordu. Wszedłem z Tetfordu dosłownie tuż przed miasto i sobie w jakiejś pierwszej, lepszej rzeczce łowię. Jestem na Golasa. Ile mi się rybek zmieści? No, myślę tyle, że z 20-30 tysięcy spokojnie sobie z tego wyciągnę. Oczywiście zarabiać można dużo lepiej. Można sobie kupić setik z takiego zbieracza za parę tysięcy. Który będzie nas bustował, można sobie pasztet zjeść, co w tym wypadku, akurat no, niezbyt korzystne, bo pasztet kosztuje, kosztuje tam z 3,5 tysiąca, a my w plecaku nawet tyle jeszcze nie ma. Ale to jest kompletnie bezpieczny sposób, żeby sobie troszkę zarobić. I co tutaj nam może wypaść? No, jakieś węgorze. Jak nam węgorze wypadną, to najlepiej, bo one tam po kilka tysięcy chodzą. Także to już by było super. Trójkowy i piątkowy jest, tylko że tak, jesteśmy teraz akurat na tetwordzie. Jakbyśmy poszli na lesiste mapy, to tam te węgarze lecą, tutaj te małże. Także te małże nie są aż takie drogie, ale tutaj znowu przed tym tetwordem jest dużo więcej wody. Wiemy z tego, z rybacka, że jeśli za długo łowimy w jednym miejscu, to właśnie, tak, tak jakby rybki przestają z nami walczyć. To znaczy, że byłby tam kamień albo drewno. Więc co jakiś czas warto sobie zmienić pozycję. No i kiedy byśmy wyszli przed Limhurs, no to tutaj za bardzo przed samym tym miastem nie ma. Dopiero tutaj na ten basenik byśmy musieli dobiec, no jest kawałek. Także możecie sobie przed takim Tetfordem połowić troszkę. O, najlepiej jak w ogóle złapiecie takie spociki, w których jest na pewno rybka i dość szybko się złowi. I co? No, zbierali sobie parę tysięcy i właśnie i kupili sobie secik. O, I kupili sobie secik czwórkowy, chociażby, który zbustuje wam ten przyrost o 10%. On też będzie taniutki. No, tego małcika sobie kupili i tak dalej, i tak dalej. I taki secik możecie sobie potem trzymać. To oczywiście, jak sobie wbijecie piątkę, o, kolejne dwie małżyna wypadły, no to kolejny tysiąc, No to już mamy tutaj 2600. No to jest dosłownie chwila roboty i możecie się odbić od zera, totalnego zera i zrobić to totalnie na bezpiecznie. Do udźwigu, zobaczcie, już mamy tam, no bo ta wędka to jest, wiecie, tę wędkę tak kupiłem, tylko pokazowo. już mamy 3000 w tym momencie. Udźwig 5%, no to idąc mniej więcej tym tokiem, no to... 20 razy to, co mamy w plecaku, się powinno jeszcze zmieścić. Co tutaj mamy? No, derwienko. No nic, tutaj trzeba zmieniać te akweny, można powiedzieć, no tą wodę, no, bo to jest w sumie jedna wielka połączona, ale powiedzmy, trzeba zmienić, żeby tutaj rybki były. No i teraz tak, mam tutaj ile? 3000. No mniej więcej powinno nam się na dwójkowe buty zmieścić około 50-60 tysięcy. Długo nam to zajmie, no chwilkę zajmie, i to hmm. możecie też na przykład sobie pozbierać jakieś inne zory, co prawda, ale jeśli chodzi o łowienie, no to raczej raczej jest to rzecz, która potem może się bardzo fajnie rozwinąć. O, wszystko połowione. Oczywiście na czarnych byłoby znacznie, znacznie lepiej. Możecie też się udać na jakieś dalsze mapy żółte, bo przy samym mieście może być no, generalnie krucho. Możecie udać się na jakieś dalsze mapy, tylko właśnie, żeby była ta woda, bo jeśli nie ma, no to gdzie będziecie łowić? Możecie też do awalonu sobie skoczyć, no ale to też. Tam już możecie zginąć na przykład. Więc tutaj mówimy cały czas o przypadku, kiedy jesteśmy totalnie beznadziejnie z kasą. Więc na początku warto sobie właśnie parę kamyczków jedynkowych zebrać, czy parę drzewek jedynkowych. Dzięki którym będziemy mogli sobie kupić tą wędkę. No, i teraz już mogę sobie wrócić do miasta i sobie generalnie kupić secik Będę mógł parę jeszcze rybek złapać i będę mógł sobie kupić chociażby jakąś krówkę, na której będę mógł jeździć ten kawałek. I nie muszę wcale nigdzie czekać potem, tylko zsiadam z takiego małta, z takiej krówki i od razu sobie obie Także no, ile tutaj robimy? No, chwilę mam już prawie 5000. Więc moglibyśmy już tutaj przyinwestować w coś i kupić sobie chociażby setik, żeby 10% szybciej ta kasa się zbierała. No dobra, jestem na markecie. Normalnie, o, widzicie, akurat te butki się otworzyły. 30 silvera kosztują. To możemy je z powrotem opchnąć, bo już nam się przydały. Teraz tak, no, możemy sobie ogólnie rybki opchnąć. No, tam prawie 8000 za to będzie. Także widzicie, że ceny są. No, z jednej i z drugiej strony zamknięte, tak jakby. Generalnie nie mamy tutaj praktycznie żadnego pola manewru, więc możemy wszystko na Quicksilverze sprzedać. Więc super sprawa. I takie wodorosty czasem nam wypadają. Na koniec, w tam ostatnim łowieniu mi wypadł i on kosztuje już 2000. No także całkiem, całkiem przyjemnie. I te wodorosty dość często wypadają. No dobra, no to mamy te wirtualne 7-8000. No tak, bo tam mam 10 milionów, ale nieważne. No to teraz, to teraz byśmy sobie coś kupili. Hmm, to teraz jest Fisher, Fisherman, jakoś tak to się robiło. O jest, Fisherman. Czapka za 1200, no to 1300 pyk. No dobra, no to taką czapeczkę możemy sobie kupić. Możemy sobie kupić jakieś gacie za 1200, no to 2500 wydaliśmy. I do tego jeszcze buty 2000, no to 4500 wydaliśmy, czyli już możemy sobie zboostować nasz zarobek o 10%. No dobra, no to jeszcze zostało nam parę tysięcy. No to jakiegoś mount, byśmy chcieli kupić. I teraz jakiś najtańszy mount, no pewnie mułek. Mułek, mułek, no, mułek jest za 4000 i byśmy mogli już za tą kasę, co zebraliśmy w parę minut, moglibyśmy już kupić sobie takiego muła. No bo nic tańszego sobie tutaj nie znajdziecie. Ale jeśli byście chwilę dłużej postali, to możecie już sobie kupić krówkę na przykład albo konika. Konik będzie szybszy, nieco droższy tylko i taki trójkowy konik, pyk. No i że jesteśmy gotowi do dalszej przygody. Mętka nam się coś nadpsuła, tylko 1%. No i teraz, kiedy już mam konika, kiedy już jakiś tam większy udźwig mogę wziąć na plecy, e, oczywiście możemy też jeszcze sobie sakwę zakupić, prawda? To też tutaj jest o, sakwa, która udźwignie 20 kg, e, tutaj już jest 42, a czórkowa już o 75, no taką jeszcze czwórkową sakwę, czyli dosłownie parę minut zbieracie sobie te rybki i już macie taki podstawowy secik. Czyli on kosztował w tym momencie, już powiedzmy po tych średnich sprzedaży, sobie zobaczmy, 23 tysiące taki secik, no, dosłownie to jest 10 minut chociażby łowienia. I teraz tak, i teraz jak tu już jesteśmy, no dobra, no to Niby można teraz skoczyć na przykład tutaj na te mapy, ale też można by skoczyć do Lemhurstu, gdzie tutaj sobie skoczymy na taką mapę, i tutaj już powinny nam węgorze lecieć, i te węgorze będą dużo bardziej opłacalne. Jesteśmy. Jesteśmy na mapce. Jedną od Lemchurstu, tak naprawdę. I tutaj sobie łowię rybki. Oczywiście w, tym, w tej rzece do Oka mogę jeździć, szukać spocików. Wiadomo. No niestety nie mamy broni, żeby bić się z tymi zwierzętami, które mogą nam ewentualnie przeszkadzać. Ale to nic, bo tutaj jest strasznie dużo miejsca. No i nie zgadniecie ile w dwie minuty złowiłem. No cóż, wypadły mi węgorze. I mamy tutaj już prawie 10 tysięcy. Czyli mocno, mocno przyspieszyliśmy. Tak, dokładnie, mocno przyspieszyliśmy. Mam tutaj czwórkową wędkę, czwórkowy secik, nic wielkiego tak naprawdę. Lecą nam po prostu węgorze. I te węgorze już coś tam kosztują. Więcej niż małże, a mniej więcej tak samo często się zdarzają. Nawet teraz trochę lepiej mi leci niż z tamtych małż. No dobra, no i co? Tutaj już nie będzie aż tylu rybaków, nie będą tak przetrzepane te wody, więc tutaj już coś będziemy w stanie złowić. Dość szybko ta wędka łapie. Możemy oczywiście potem jeszcze zainwestować w przynęty, możemy sobie pasztet kupić, bo czemu by nie. Bo to zaczyna tutaj już iść. Mam już konika, więc możemy się w miarę przemieszczać. Mam już sakwę, więc możemy razem, właśnie w połączeniu z konikiem, możemy już coś tam unieść. I w ten oto prosty sposób robimy sobie hajs. Nie jest to dużo na początek, ale to będzie się rozpędzać, bo wraz z waszymi speckami, które tutaj będziecie zdobywać na tym rybaku, wraz z setem, który będziecie mieli coraz lepszy, będzie to coraz szybciej szło. I teraz, nieważne co zrobicie, nieważne jak się powywracacie, zawsze miejcie sobie, no oczywiście to jest tylko przykład, ale możecie właśnie zostawić sobie taki secik, gdzieś tam w skrzyneczce, w, w, w Lemhursie chociażby. I za każdym razem, kiedy będziecie na skraju bankructwa, będziecie go sobie wyciągać, będziecie sobie jechać i sobie łowić rybki. I w ten sposób odbijać się za każdym razem od zdyda. Także za to będzie można już kupić sobie jakiś secik. Jak sobie nazbieracie ze 100 tysięcy, to będziecie mogli już sobie jakiś secik kupić i gdzieś coś pójść robić. Także z mojej strony to myślę, że na tyle. Także co jest dla Was tutaj trudnego do zrobienia? No, nic w sumie. Wystarczy nazbierać sobie na samym początku na wędkę, tą chociażby trójkową. Czyli dosłownie zebrać chyba 3 czy 4 kamyczki jedynkowe. Tak jak wam pokazywałem na różnych filmikach, że na wyspie można nawet swojej zbierać czy, czy czyjeś, czy gdzieś w mieście chociażby te drzewa jedynkowe zbierać. Musicie tylko nazbierać te 300-400 silvera, żeby zacząć ewentualnie jak już macie czwórkową odblokowaną, no to możecie sobie nazbierać 550, wędka plus buty i lecicie. I lecicie, zaraz wam się to spłaci i zaczniecie zarabiać jakieś tam może powiedzieć groszowe sprawy, ale dla takiego bankruta to będzie to całkiem fajna opcja. Oczywiście nie jestem pierwszy, który to wymyślił, i nie jestem tutaj jedyny, który to łowi. Także oczywiście będziecie tutaj mijać dużo rybaków, którzy też się tak bawią. Ale to z czasem może i spodoba Wam się, bo niektórzy lubią naprawdę łowienie w Albionie. Nie wiem czemu mi się nie podoba. I będziecie z tego robić gruby hajs. Niektórzy tam mówią, że po parę milionów na godzinę wyciągają na łowieniu, oczywiście na wysokich mapach. Oczywiście, bo tutaj paru milionów na godzinę, no ciężko by było wyciągnąć, ale na wyższych mapach czemu nie. Także w miarę jak się będziecie bawić, specki będą Wam rosły, będziecie mogli wyższe sety robić, znaczy ubierać, no i cóż, będziecie coraz szybciej łowić. Pamiętajcie, że im lepsza wędka, tym szybciej będziecie łowić. Dobra, to by było z mojej strony na tyle, także mam nadzieję, że Ci, którzy mają straszne problemy z hajsem, odbiją się dzięki temu od dna. No cóż, w bezpieczny sposób. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.